Włączony mam, no przynajmniej chyba, że pan mi wyłączy. Precyzuję to, żeby tutaj nie było wątpliwości, chociaż o tym powiedziałem. Po pierwsze, PWPW mi nie podlegała, w związku z czym nie miałem wglądu w techniczną... Poczta Polska panu podlegała. No tak, ale pan pyta mnie o PWPW w tej chwili. No tak, ale pan Cementen powiedział, że nawet nie było czasu na podpisanie umowy, bo zabrakło czasu. Wie pan, z tego co pan tutaj mówi, to nie były wybory mistera Lata z radiem, tylko to były wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Tak. A pan nawet nie podpisał umowy z Pocztą Polską, która miała organizować Panie te wybory. Panie przewodniczący, oni robili co chcieli. Gdyby pana formacja polityczna zachowała się w sposób państwowy, Niech pan nie przerzuca odpowiedzialności na opozycję. Nie uda się panu tego zrobić. Państwo rządziliście, odpowiadaliście, nie słuchaliście ekspertów, nie słuchaliście nawet swoich doradców. Pan Soboń pana informował o tym, co było i jakie były zarzuty wobec tego, żeby w tym czasie zrobić. Teraz zadaje pytanie pan poseł Karnowski. Będzie dostępne pytanie, to będzie pan odpowiadał. Będzie pan za chwilkę odpowiadał. Klasa polityczna, niezależnie od tego, czy rządząca, czy opozycyjna, wzięła odpowiedzialność za państwo i w poczuciu tej odpowiedzialności, że trzeba w tych niezwykle trudnych warunkach, jakim była pandemia koronawirusa, umierający i chorujący ludzie, zagrożenie dla zdrowia nie, i życia, muszę panu przerwać. Że trzeba przeprowadzić zgodnie z konstytucją wybory, bo niewybranie prezydenta wprowadzi chaos w kraju. Nie, muszę panu przerwać. Życie i zdrowie ludzi wtedy było najważniejsze. Pan doskonale wie, a robiliście wybory, gdzie te dokumenty nawet nie były specjalnie przygotowane. I doskonale pan o tym wie. Jeden ze świadków powiedział, chodziło o to, żeby wygrał i większe szanse miał Andrzej Duda, bo parę miesięcy później te szanse by miał dużo mniejsze. I tak to przygotowaliście, że pakiety by były w błocie, na płocie, byłyby wszędzie. No ale jeśli pan mówi, to pan odpowiadam, bo my się z tym nie zgadzamy. Dla ludzi w kwietniu, którzy byli zamknięci w domach, najważniejsze było życie i zdrowie, a nie wybory, żeby wygrał kandydat PiSu. Po to, żeby moje wypowiedzi były zgodne z tym, co pan myśli. Ja mówię to, co ja myślę i mam do... Ja tylko wskazuję, że to wszystko było nieprzygotowane i było chaotyczne, co pokazujemy między innymi w tych pakietach. Pan przewodniczący Jacek Karnowski teraz. Tak jest, dlatego wybory były ważniejsze. Bardzo proszę, pan przewodniczący Karnowski. Trochę odnosząc się do pana wypowiedzi, cieszę się, że jednak nie doszło do tych wyborów, bo przynajmniej mamy wybranego prezydenta Polski, a nie prezydenta Białorusi.